pani, dziwne fryzury i kolczyki, ewentualnie ci, którzy mają na imię brać. Co mi zrobili? Jezu, co ci się stało? Boli! Dzień dobry, panie mistrze. Moje uszanowanie. Oni muszą ponieść konsekwencje, te skurwysyny! Ja przyjechałem najszybciej, jak się tylko dało. Przepraszam, czy coś się stało? Tak, tak. Dzwoniłem. Proszę, no, zobacz na moją nogę! Jak ja teraz będę tańczył? Załatwię. Jak ja zajęcia poprowadzę z sensy? No jak? Dzwoniłem do ciebie, Staszku. Planowałem pojechać na Mazury ogólnie. Myślałem, że doradzisz mi. Piękna pogoda. Co cię kurwa pojebało? Jaka pogoda? Ale? Sekcja ósma, kurwa, jakaś grupa operacyjna. Brata żeście mi zabrali. Brata? Pojebało was? Pojebało was, czy co? Tak jest, znaczy, nie, ja nic nie wiem, panie mistrz. Co ty dwóch twoich kretynów mi go zabrało. Ale gdzie? W dupie, kurwa, gdzie? Do garażu gdzieś. Co mam wiedzieć? Do garażu? No do garażu, no. Jakiś pustostan, wiercili mu w nodze. Dlaczego ty na tym nie wiesz? Ty powinieneś wszystko wiedzieć. Ja nie... Pierwszy! Oni są... Mieć kurwa, teraz ja mówię! Czy was dokumentnie już popierdoliło? Co wy zrobiliście temu biednemu człowiekowi? Co? Jaki to ma kurwa związek ze sprawą, co? Nie, to są barany, panie mistrze. Ja wyciągnę z tego konsekwencje. Baran, to jesteś kurwa ty, że ich zatrudniłeś. Ja wam pierdolę kurwa te jakieś zniżki, niezniżki do supermarketów, te kurwa bony na święta, do Tesco. Pierdalam wam wszystko, premie na święta, kurwa Kinder Bueno, pomarańczki, Fit Profit, Srofit. Koniec kurwa, koniec! Wszystko, rowery, nic! Żadnej karty Sodexu, żadnej kurwa ubezpieczenia, nic! A baza wywiadowcza? Sraza, nic nie ma, żadnej bazy. Tak jest. Wypierdolaj. Moje uszanowanie, panie... Spierdalaj! Nadajecie się tylko do sprawdzania, czy ludzie dobrze śmieci segregują. Kurwa, ten minister to myślałem, że mnie zabije. Że mnie zje za to, co zrobiliście jego bratu. A w ogóle, co to z tymi okularami w pomieszczeniach? Co wy jesteście? FBI, NBA? O co chodzi? Już. Coś się kończy, Lucek. Coś się zaczyna. Była taka dobra baza wypadowa. Ale mam nadzieję, że ludzie tam na górze zrozumieją swój błąd i to szybciej niż myślą. Mamy teraz upominać ludzi, którzy śmiecą. Nie segregują, wyrzucają jakieś papierki. To jest zdrowie. Czasem trzeba zrobić 6 kroków do tyłu, żeby potem zrobić 1 krok do przodu. Nasza matka Ziemia jest zagrożona. Nie powie ci, segreguj śmieci, bo inaczej umrę. Nie! Traktuję to, jakbyśmy zostali rycerzami na służbie Matki Ziemi. Myślę, że nawet upominając śmiecących ludzi, jesteśmy w stanie trafić na trup Sławoja C. Nie poddajemy się. Jak sytuacja? Spokojnie. To znaczy, wlepiłem 200 zł mandatu jakiemuś dzieciakowi, który wyrzucił papierek po lodzie. A, i zabrałem mu telefon, żeby się dobrze uczył. A poza tym to nic takiego. Chociaż czekaj. Pipek, pipusiu, zrobię mam ci ładną kubkę. Jest pies. Daj lornetkę. Patologia. Lucek, wkraczamy! Ale... Ale co? Ale to jest kobieta. Ale popełniła przestępstwo. No tak. Więc będziemy traktować ją jak mężczyznę.
ponieważ prawdziwa kobieta powinna siedzieć w domu i opiekować się dziećmi albo wnukami. Wkraczamy! Sierżant Bartosiewicz, 8 oddział dzielnicowy. Proszę odłożyć psa, jest pani aresztowana. Proszę robić dokładnie to, co on mówi. Staszek! 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 Zważ tu natychmiast! Co się stało? Staszek, znasz tych jałopów? Tak, to moi ludzie. Oni chcieli mnie zamknąć i zabrać mi Pimpusia. Ty zrób z nimi porządek. No, ale my nie wiedzieliśmy. Pimpus! Pimpulku! Małwa, afery z Kolmierciukiem? Moją żonę mi straszycie? Mojego psa? Jesteście beznadziejni po prostu. Wypierdalać mi na komisariat już. Lechu. Tam. Ten człowiek. On chce wyrzucić butelkę po piwie do pojemnika na odchody. Najlonet. O nie. Lucek, podaj broń, ja se kuruj. Tam do ciebie mówię! Co ty właśnie odchody piłeś? Że tam to wyrzuciłeś? Morda, masz ognia? Co zrobiłeś? Lucek! Mamy Sławoja! Dzwoń do komendanta!
Stój tak, kurwa, teraz. Wiesz, co się stało? Czy wiesz, co się stało? Nie, nie, panie mistrze. To się, kurwa, teraz dowiesz! Ta twoja sekcja, kurwa, ósma, operacyjna, chuj wie, jak oni się nazywają. Tych dwóch kretynów, co po mieście lata. Brata mi zabrali. Profesora. Agenci Lucjan i Lechu? Chuj wie, jak oni się nazywają! Oni są pod tobą, tak? Tak. Kurwa, pod tobą, czy nie? Tak jest. Się, kurwa, skończy teraz.